pełni tą honorową rolę, ale też wielokrotnie, czy ja nie dzwonię do pana rzecznika w niedzielę, ale wiem, że czasami ludzie się próbują dodzwonić, ale wtedy pan rzecznik jest w terenie, gdzieś na odległych krańcach Polski, gdzie naprawdę fizycznie tym dzieciom pomaga. Także to nie są tylko puste słowa, za tym idzie czyn, wielki szacunek i wielkie dzięki za obecność. Wszędzie możemy przytulić pana rzecznika, ja na pewno to zrobię. Tak, teraz ja. To jest czas, proszę państwa, na pierwszą kategorię. Dziękujemy oczywiście. Jeszcze raz będziemy przytulali, ja na pewno, także proszę się przygotować na to. Ale zanim... Ja wiem, że państwo się nie możecie doczekać, bo o to chodzi w takich spotkaniach, żeby powiedzieć, że to jest nominowane i wręczyć nagrodę. Tutaj opowiadamy, robić w dzieciach. Ale o to nadszedł ten moment. Mamy kilka kategorii. Pierwsza kategoria. Pierwsza kategoria, człowiek, który edukuje dzieci. Nie wiem, czy to jest to, co dzieci lubią najbardziej w swoim dzieciństwie, edukacja, czyli edukacja, ale zobaczmy, co nasze dzieci powiedziały o szkole, czy ją lubią, czy najbardziej może lubią wracanie ze szkoły. Zobaczmy. Naprawdę wierzę w to, co robi. Też się cieszę, bo pisze dla nas przepisy do Gagi Mnia, także mamy z nim trochę kontaktu. Wiem, że dzisiaj go nie ma, ale to bardzo lubimy. Trzeci. Trzeci nominowany to Tomasz Rożek, znany z jednego z najlepszych dziennikarzy naukowych w Polsce. Popularyzuje wspaniałą wiedzę naukową, tą bliższą i dalszą. Ja ze swoimi synami również mam kontakt z tekstami. Ostatnio zapytałem swoich synów, słuchaj, po lekturze oczywiście, jakie coś takie bardzo fajne, to jakie jest? I mój syn, najmłodszy, czteroletni, powiedział, to jest mega, a jak jest fajniejsze, to jest giga, a jak jest takie mega, giga, strasznie fajnie, to jest gaga, panie redaktorze. Tak? Mamy nowe słowo. Ale teraz jeszcze nowe jest, to jest świat, to jest świat. Nie znasz tego? To będzie dopiero w podstawówce. No dobrze, słuchajcie, więc pora ogłosić pierwsze zwycięstwo pierwszej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Serca Gagi, najlepsi dla dzieci w kategorii człowiek, który edukuje, a jest nim, jak państwo myślą? Nie myślą? Nie wiecie, wszyscy bardzo godni, prawda? Nominowani. No jest nim właśnie pan Grzegorz Kasterka. Brawa wielka.
taka miła maskotka. Proszę, dziękujemy. Grzegorza bardzo serdecznie chcę podziękować. To jest wyjątkowa nagroda, dlatego że myślę, że takim pomysłem Grzeszka na to, żeby zachęcać dzieci do literatury i budzić w nim pasję do czytania, nie jest właśnie edukacja przez duże i mówienie o poważnej nauce i rozwijaniu poważnych umiejętności, ale przede wszystkim zabawa, rozwijanie wyobraźni i trochę bycie na przekór. To jest takie edukacja z rozwianą, rozstrzoną grzywką, trochę niepokorna, trochę zawsze na bakier. I myślę, że to dzieci bardzo lubią, a Grzesiek się w tym spełnia i jest to jego wielka życiowa pasja. A to, że ja dzisiaj stoję w tym miejscu, a nie Grzesiek, to wynik tego, że właśnie jest w Polsce, jest ze swoimi czytelnikami i bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i na pewno Grześ Państwa bardzo serdecznie pozdrawia. Jestem z moim pasierbem. Kacprem. Z Kacprem. To Kacper jest bardzo często kochanym felietonów i w ogóle książek, prawda? A ty? Jak ci się to podoba, że tata o tobie pisze? Podoba ci się czy nie? Przyzwyczaiłeś się. Życie z bajkopisarzem jest bardzo barwne, czasami zabawne. Bardzo dziękujemy w imieniu rodziny i przede wszystkim Grześka. To bardzo wyjątkowe wyróżnienie i będzie stało u nas na